Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Stanę troszeczkę w ten sposób bokiem. Dzisiaj znowu jestem w dolinie Narwi i Biebrzy. Teraz jestem w dolinie Narwi i czekam na poprawę pogody, która ma nie za długo nastąpić. Na razie od rana były dosyć ciężkie chmury. Odrobina mgły, no ale światła pięknego kompletnie nie było. Tym niemniej, w czasie dnia ma się wszystko zmienić, ma się zdecydowanie bardziej rozjaśnić, i dlatego chciałbym pofotografować takie piękne pejzaże rozlewisk, narwi i biebrzy. W teorii to nawet nie jest za zimno, ponieważ jest 8 stopni, no ale tutaj w dolinie zawsze ma się gdzie wiatr rozpędzić. W dodatku, jestem teraz na górze. Na górze Strękowej i stąd roztacza się przepiękna panorama na rozlewiska. Z reguły przybywam tutaj albo o wschodzie, albo o zachodzie słońca. I wówczas rzeczywiście można liczyć tutaj na przepiękny spektakl. W tym roku rozlewiska są efektowne, więc jest na co popatrzeć i jest co pofotografować. Pytacie mnie, cóż to za głowica? A to właśnie jest taka głowica. Nazywa się ona kompletnie nie wiem, jak to czytać. Czy to z angielskiego, francuskiego, czy niemieckiego. Ale symbol M52 oznacza, jak sądzę, po prostu średnicę owej kuli. Ta stara moja głowica z Manfrotto, ona się rozsypała. A poza tym. Nie utrzymywała mi stabilnie obiektywu o bardzo długiej ogniskowej. Tę głowicę kupiłem na AliExpress i wówczas miała po prostu bardzo dobrą cenę. Teraz, kiedy mówię o niej dużo i kiedy pojawia się bardzo często w wynikach chyba zapytań i wyszukiwań, jest dwa razy droższa. Dwa dokładnie. Ja ją kupiłem za 260 zł a teraz kosztuje chyba 400 czy nawet 500 zł. Także, niestety, jak widzicie, jeżeli o czymś mówię, podpowiadam, to potem na serwisach różnego rodzaju aukcyjnych ceny znacznie idą w górę. Także do swoich wędrówek po Podlasiu, no i także mam nadzieję, że po innych okolicach, przysposobiłem sobie plecak turystyczny, o którym tutaj. Opowiadam, a jeżeli jeszcze o nim wcześniej nie opowiedziałem tego filmu, nie ma to z pewnością wkrótce będzie. Tam powiedziałem, dlaczego wybrałem plecak turystyczny z wkładką po to, by wygodnie i bezpiecznie nosić mój sprzęt fotograficzny. Odrobinę się przejaśnia. Tych takich luk w chmurach jest coraz więcej. Myślę, że. Rzeczywiście prognozy pogody mogą się sprawdzić, bo według nich około dziesiątej miało być już zdecydowanie jaśniej. No to jest jeszcze mniej więcej za półtorej godziny. Kruszkę mam taką do przedmuchania za chwilę. Zarówno troszeczkę przedmucham. Tę część. Chociaż akurat w ZUSM, co jest świetnie, że ma zakrywanie owej matrycy, to jest super sprawa, bardzo mi się to podoba, że matryca nie jest od razu na wierzchu i już jesteśmy uzbrojenie osłona przeciwsłoneczna, która akurat w tym obiektywie muszę przyznać, że jest to wiele lepsza. Jak w przypadku obiektywu 200-500, który jest dedykowany do lustrzanek cyfrowych Nikona, bo po prostu nie spada, tamten podczas wędrówek spadał, czas na rękawiczki. Jest po prostu bardzo mocny gwiazd. No i jeszcze tylko założę też jeden taki elemencik, który się. Pojawia czasami na moim aparacie to jest mikrofon zewnętrzny. Nie dlatego, że będę vlogował za pomocą obiektywu 186. Nie, nie, nie. Tylko po prostu chciałbym też ponagrywać troszeczkę takich ciekawych przebitek i uczynić to za pomocą, także. Obiektywu z tą długoogniskowo, plus do tego dźwiękiem płynącym z aparatu. A jeżeli nie miałbym mikrofonu zewnętrznego oraz owego deadcat, który tutaj sobie się znajduje, no to wówczas ten dźwięk byłby bardzo, bardzo zaszumiony siłą wiatru. Ja zresztą nie wiem, czy powiedzmy ten deadcat nie powinien być też większy. W przyszłości się może nad tym zastanowię. Na razie zainstaluję sobie tutaj. Mikrofon i wtedy będę miał o wiele bardziej czysty dźwięk. Będzie też zapewne odrobina szumu wiatru, ale już nie będzie ona, nie będzie ten szum tak przeszkadzać. Ok, dobrze, już to jest zainstalowane i teraz dźwięk będzie o wiele czystszy. To jest taki element, który zaczyna mnie coraz bardziej interesować, czyli. Takie bardziej precyzyjne filmowanie natury. Myślę, że to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe. Dopóki nie pojawi się jeszcze przez te błękity odrobina mocniejszego słońca, to obraz jest dosyć płaski, pozbawiony wyrazistości, pozbawiony także kolorów. Jak tylko pojawi się słońce, to natychmiast. Wszystkie takie elementy starego suszu, czyli stare trzciny, trawę, one wszystkie zaczną grać przepięknymi kolorami i stanie się to o wiele bardziej atrakcyjne pod względem wizualnym. Druk w chmurach jest coraz więcej, ale nie są one w tej części w której jest słońce. Bo słońce jest akurat dokładnie za mną. Przy złych prognozach pogody i o poranku nie ma jeszcze w tym punkcie nikogo. Poza mną oczywiście. Jest to niezwykle popularny punkt, szczególnie w weekendy, no i wieczorami, ponieważ akurat gdzieś to słońce będzie zachodziło mniej więcej o tej porze roku, w tamtej części, a potem coraz bardziej będzie się przesuwało oczywiście w kierunku. Północnego zachodu. No, rzecz jasna, trzeba pamiętać o tym, że rozlewiska są zjawiskiem sezonowym. To nie jest tak, że one trwają tutaj cały rok, dlatego też są takim wiosennym eventem. Kiedyś też pojawiały się zimowe, takie powiedziałbym jesienne rozlewiska. To stawało się wówczas, kiedy gdzieś niżej podmarzała woda, a Tutaj była ona już tamowana, i wtedy rozlewała się także na owych łąkach. Tutaj rozlewiska z tej strony, z góry strękowej, potem z tej drugiej strony od miejscowości Ruś, wyglądają najbardziej potężnie, ponieważ tu łączą się dwie rzeki. Tędy u moich stóp płynie Narew, a tam po drugiej stronie Doliny płynie Biebrza. Łączą się tutaj i masy wód płynące z jednej i z drugiej rzeki po prostu są ogromne i potem ta ogromna masa jeszcze spływa w dół w kierunku łąży no i jeszcze dalej, jeszcze dalej. No jesteś słoneczko, czy nie ma jakaś fajna luka, by się przydała takiego błękitu i wtedy tak o już są kolory. Słuchajcie, zrobię zdjęcie i zaraz znowu wracam. W tym kadrze podoba mi się przestrzeń i także ten wertykalny element w postaci samotnego drzewa po lewej stronie kadru. I kontrast kolorów. No i po prawej stronie, natomiast jest taka piękna ucieczka przestrzeni w kolejne strefy. Jest coraz dalej, coraz dalej, aż to wszystko kończy się takim szpalerem jasnych brzus. I myślę, że dzięki temu też ten kadr nabiera przestrzeni. Są tutaj punkty bieli, punkty czerni a dzięki nim kadr staje się po prostu przestrzenny. I tak jak przed chwileczką powiedziałem, świetnie by było, aby jeszcze tam się pojawił jakiś fantastyczny ruch. Przylatujące ptaki, myślę, że dla cierpliwego fotografa jest to po prostu dobre miejsce do uzyskiwania kadrów takimi, jakimi je sobie wymyślamy. Jeśli chcesz poznać piękno Podlasia, oto mój album Podlasie Piękno Natury, który zaprowadzi cię w najpiękniejsze zakątki tej uroczej krainy. Publikacja jest w wersji elektronicznej w formacie PDF i zawiera blisko 200 zdjęć. Jest to fotograficzna opowieść prowadząca przez lasy, pola, nadrzeczne łąki i wsie. Unikalne zdjęcia dokumentują świat, który pod naporem cywilizacji szybko zmienia swoje oblicze. Dla osób zainteresowanych technicznymi aspektami fotografii, przy każdym ze zdjęć umieściłem dane ekspozycji, które mogą być pomocne przy planowaniu Twoich kadrów. Pod tym filmem jest link, gdzie możesz nakupić mój album oraz kod rabatowy dla widzów z YouTube'a. Polecam. Marek Waśkiel. No, pięknie się dzieje, super. Jest kolor i od razu to inaczej zaczyna wyglądać troszkę do dołu. O, pięknie teraz. No właśnie o to chodziło, żeby... Super jest. Bardzo fajnie. Od razu zmieniają się kolory. Na pewno słyszycie, że mam włączony tryb zdjęć seryjny. No to jest troszeczkę tak przezornie z punktu widzenia ewentualnie pojawiających się tam ptaków. Jeżeli by one się tam pojawiły, to zostaną po prostu unieruchomione, a nie będą rozjechanymi kreskami, które by powstały w momencie, gdybym fotografował. Przy bardzo długim czasie ekspozycji, ja mam nadzieję, że za chwilę będę miał szansę na kolejny wariant tego zdjęcia i zrobię go już bardziej pod kątem krajobrazu. Zresztą nigdy nie wiadomo, przestawię tak, to lecą ptaki. Raz przestawię widny tryb, to ptaki nie lecą. No, słuchajcie, jest ryzyko, jest zabawa. Tak to już w tej fotografii krajobrazowej jest. No i może nie tylko w fotografii krajobrazowej, bo teraz. Moja fotografia to nie jest tylko stricte fotografia krajobrazowa, ale staram się łączyć też je z elementem natury w postaci właśnie pojawiających się tutaj ptaków. Wiosną trwają, wiosną i jesienią trwają mmm, przeloty. No i słyszę, że gdzieś kaczuszki lecą, ale ich, znaczy nawet gąski. Już pojawia się światło, jeszcze takie, jeszcze jest takie delikatne, no, ale od razu widać, jak się zmienia kolorystyka. Że owe trzciny właśnie stają się nasycone pięknym, ciepłym kolorem, ciepłą barwą. No i teraz tylko czeka ci jeszcze, trzeba na jeszcze bardziej intensywny błękit nieba, tylko dlatego, żeby także elementy związane z wodą stały się błękitne. Wtedy staje się takim elementem zastępującym w moim kadrze niebo. Nie potrzebuję tutaj nieba, ponieważ woda. Poprzez odbicie nieba staje się niebem. To chyba jest właśnie jeden z tych takich czasów, kiedy widzisz, że tam jest niebieskie niebo, że tam jest fragment już błękitnego nieba, przez które świeci słońce i oświetla tamte fragmenty pejzażu, czy też drugą stronę doliny, a widzisz, że za tobą ciągle jest olbrzymia powała chmur, przez które nie może się przebić światło które mogłoby oświetlić zaplanowany tamże kadr. No ale będę czekać. I po blisko godzinie czekania jest słońce, które oświetliło dolinę takim światłem, jakim oczekiwałem, że ono będzie. Jest też już fragment błękitnego nieba nad moją głową, zatem i błękit tafli wody on się zmieni. Nie będzie to już woda szarobura, a będzie wodą rzeczywiście błękitną, imitującą niebo i ten kontrast przepięknych barw, bardzo odmiennych przecież, bo błękitu, czyli chłodnej barwy i żółci owych trzcin, będzie wyglądać fantastycznie. Jeszcze poczekam na to, żeby coś się zdarzyło pod względem ruku, czyli aby pojawił się być może jakiś tam yy, nie mówię, że kluczła będzie, bo to raczej jest chyba niemożliwe, ale jakieś ptaki, coś akcja jeszcze, żeby się pojawiła. Taka wiosenna akcja z ładnym, ładnym przelotem. No, zobaczymy. Najważniejsze to mieć pomysł, mieć marzenia i, i czekać. Już jest bardzo, bardzo blisko tego, o co mi chodziło. Natomiast chciałbym teraz jeszcze więcej, jak to zwykle bywa. No niestety. Człowiek chyba nigdy nie może się zatrzymać nad tym, co jest już dobre, tak? Dobrze, poczekam. Poczekam jeszcze z pół godziny, może coś ciekawego się wydarzy. Spędziłem blisko dwie godziny na realizacji jednego kadru. Czy można go uznać za kadr rewelacyjny? Oczywiście to wszystko zależy od punktu widzenia od naszego. Oczekiwania, co będziemy uważali za dobre, ciekawe. Ja jestem zadowolony z tego pleneru, ponieważ pracowałem nad tym, co sobie wymyśliłem, a co za tym idzie, realizowałem swoje idee, pomysły. Myślę, że z tego miejsca o tej porze każdy z nas mógłby zrobić absolutnie odmienny kadr, i na tym właśnie polega urok fotografii. Możemy z tego samego miejsca robić zupełnie odmienne zdjęcia, ponieważ każdy z nas zupełnie inaczej postrzega otaczający go świat. Dziękuję serdecznie patronkom i patronom za to, że wspieracie moją twórczość. Pamiętajcie, żeby jeszcze zobaczyć koniecznie ten film i trzymajcie się cieplutko, a ja jeszcze troszeczkę pobędę nad Narwią i Biebrzą, żeby zobaczyć jak te rozlewiska wyglądają. W tym roku. I do miłego zobaczenia! Mam nadzieję, że już wkrótce.